To jest jakaś przesada w ogóle. Zapisała mi się gra, kiedy akurat we mnie strzelają. Czajcie to w ogóle? Ale mnie denerwuje ta terenie króla Waszyngtona. Naprawdę ciężkie są misje, uważam. Ponadto uważam, że osoba, która... Oni we mnie strzelają i oni mnie niby nie wykryli. W ogóle, czajcie to? Wcześniej mi się jakoś dobrze udało. Piesek. Grze świetny. Świetnie. Świetnie nam idzie. W jaki sposób ja mam dać sobie tu radę? Nie mogę tak blisko podejść. Z bezpiecznej odległości wolę. O, super, to zawsze przed save'em. Nie byłbym sobą, gdyby było inaczej. Ja mam biec, on ma jechać, tak? No, na pewno bezpieczniejsze to dla mnie. Nie, że mniejsze prawdopodobieństwo, że mnie wykryją. No, konia bym raczej tym płaszczem nie okrył. O, to mi się podoba.
To mi się podoba, ten pomysł. Nie zabijając i nie alarmując. Mam nadzieję, że on nie ucieknie do lasu. Znowu mam... aha, czyli incognito mam wszystko zrobić. Cześć. Udało się? Wow. Znajdź i zabij. Udało się. Udało się. Ale co, ja byłem niezauważony, jasne, ale co teraz? Czy teraz mnie zauważyli? I have waited a long time to end your treachery. You escaped me once, but today you die. Who are you? What is happening? You know who I am. I've never seen you before in my life. Washington's apple. He uses it to control men. You have to believe me. I was not in my right mind. What you did at West Point was of no one's mind but yours. West Point? I never set foot in that fort in my life. Please. Washington. He's gone mad. You have to bring him down. He's no more a man, but a monster. Find Benjamin Franklin in Boston. He can help Benjamin you. Franklin, no właśnie. But you have to free him. Free him from where? Where? Epizod ukończony. Okej. Szczerze uważam, że te ostatnie misje były dosyć ciężkie. Ja tak przynajmniej uważam. Oh! Enjoy your nap. It's a shame about old Arnold, but I had to laugh at your expression when I hit you. Great big eyes and then out. Czego go nie zabił? Oh, like a light. God damn you, Putnam. You woke up just in time. We'll be arriving in Boston, a town that will soon be mine. Washington will love it. Look, sir. The man who defied you, the man you shot point blank, I give him to you as a little gift. Look, he wears a wolf hat too. You have gone mad, all of you. Ah, 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 ah.
with that. They'll kick out Ben Franklin for sure. And Boston will be mine. It's in the bag. Just like your head! Ale dziwię się i tak, moim zdaniem jest w porządku, pogada se z nami jakoś tak, oh, yes. Nie wiem. You will make for quite the gift. Czyli to koniec po prostu pierwszego epizodu. Nie mam pojęcia, czy jest najdłuższy, czy najkrótszy. Nie mam pojęcia. I co, ja niepotrzebnie jakby ogarniałem te wszystkie... Ale nie uważam, żeby to było jakieś ekscytujące. You escaped me once, but today you die. Find Benjamin Franklin in Boston. He can help you. We have to free him. Free him from where? Got you. W więzieniu chyba znamy już ten scenariusz. Present for you, Your Highness. A present? I think you'll be rather pleased. A very thoughtful, Putnam. Do you know any of this, Mr. Franklin? No, it's news to me. What sort of present, General Putnam? The best sort. Come see. Rouse him. It's the one you blasted point blank in the village, sire. Really? He survived. Remarkable. Yes, well, I've captured one myself, sire. In the next cell. A savage who joined that traitor, Sam Adams. Have them both beheaded. Along with a score of citizens, taken at random, as an example to all. Przypadkowych mieszczan. Random citizens? Isn't that rather harsh, Your Majesty? Harsh, sir? Is it harsh to defend our freedoms? Is it harsh to extinguish those who would enslave us? Mr. Franklin, I suggest you examine your commitment to the cause, sir. Yes. Yes, of course, Your Majesty. Have the scaffolds made ready. My liege. Putnam, I fear Mr. Franklin is going soft. See to it that this so-called rebellion is crushed. And I will consider rearranging just who is in charge. I already have a plan, my lord. As for you... Let's see how you survive with the loss of your head. Hmm? Carry on, Putnam. Yes, Your Highness.
Stay sharp, soldier. No właśnie. Płaszcz mamy nadal. Don't you dare try anything. I've got my eye on you, I do. Our beacon watching over us. You'll have a nice view tomorrow, with your head up high on a pike and all. Don't you dare try anything. I've got my eye on you, I do. Help! He's escaped! I need help! What's going on? Shut up, you! Help! What's happened? He was there, then gone. There must be a hole or something. Hey, anyone alive? Get me out of here. Poczekajcie. Jestem znowu, wybaczcie. O, nasz kolega, którego zabiliśmy w alternatywnym. I cannot believe you are here. And you. They said you had been killed along with your mother. The clan mother brought me to health. Ganondogon. I was unable to protect my mother. I was unable to save the village. I'm very sorry, Mohagedo. It has been difficult here as well. A fight with Sam Adams' rebels, but we are too few and too weak. But hurry, get me out. No, rozmowa tutaj to raczej nie jest taki bardzo dobry i komfortowy scenariusz tutaj. Co ja zdobyłem? Thank you for getting me out of. Help! Wait here. I will let you through when it is clear. Help! He's escaped! I need help! No, on mi go zajebał. Chyba chuj z tego będzie. Chyba po prostu nie żyjemy. No, ciężki jest ten DLC-ek, naprawdę. Wait here. I will let you through when it is clear. Jakim cudem ja to robię? Ale spoko, że przynajmniej mogą nas wykryć. Kula, oni nawet nie widzą, a ja podduszam tutaj wszystkich. Yeah.
Tomahawka bym bardzo chciał. Tomka Hawka. Look at this rubbish we brought back. Useless. It's spoils of war now. Jedyny nas wykrył. Ale nie na długo. Nie była to jakoś bardzo, bardzo, bardzo złożona misja, uważam. What is that? From the Red Willow. Ah. That is how you can move as you do. You went on a sky journey. Yes. What are you doing? If we want to defeat Washington, I will need the strength from the animal spirits. No. I defied my mother to go on that journey. It is too dangerous. I have no choice. But you're risking yourself for nothing. Even with the help of the wolf, I was taken captive. You don't know anything. Every journey holds a chance of meeting a new animal spirit. Wait. Every journey holds a chance of losing yourself. I understand the risk. I will take the journey. Chcemy po prostu wszystkie dla siebie. Moce. Więc jak dobrze rozumiem, chyba co epizod będziemy dostawać. Nie wiem, dostaniemy pewnie jakiegoś jelenia albo niedźwiedzia. Myślę, że jelenia, niedźwiedzia na koniec. Nie wiem, ja nie grałem w to, ale już tak schematycznie patrząc i myśląc, to tak może być. Jest na drzewie. Aha, orzeł. Symbol tak właściwie asesynów. Także ważne drzewo. Ważne zwierzę, przepraszam. Jakieś dziwne te drzewo. Ocal wszystkie jajka. Przed czym mam? Przed rysiami. Stawcie jajka. Orła. No mi się wydaje, że właśnie na jakiś sposób orzeł jest symbolem asasynów. Różne koty tu przychodzą. Jestem w gnieździe. Szybko poszło teraz, co? O, mam nowe dziary jakby na ciele. Lotu orła. Wow. Wow.
Nie trzeba potrenować troszkę. Czyli ja nie celuję myszką. Tylko po prostu mam wskaźnik już zalokowany. Ciekawa zdolność. Ale na pewno się przyda i daje też dużo kombinacji. Ciekawe, ile życia to będzie kosztować. A, dwukrotnie. Myślałem, że jednokrotnie. Oj, nieważne. I lecimy naszym ulubionym ptakiem. O, proszę. Super. Łebsem można poryć. I pewnie będzie też trzecie zwierzę. Jakbyście się pewnie nie spodziewali w trzecim epizodzie. Na pewno tak będzie. Te delcyki w ogóle można oddzielnie kupić, co nie? W miarę szybko, żeby zdecydował się, że da nam tą siłę, bo za wilkami to trzeba było się troszkę nabiegać. Podróż do świata nieba. Nadal w więzieniu? Radona Gedon! Blue Coat! I've sounded the alarm. Did you see a spirit? Are you all right? I never felt better. No i tak jak można było się spodziewać, będziemy musieli to wykorzystać. A. Czaję. They're crazed savages. Kill them or Washington will have our heads. Or at least mine. Ty miałeś odpaść, kolego. Wow! Super! Ile to daje kombinacji? Myślałem, że ten nie będzie nic lepszego od niczego płaszcza, a tu jednak... Przecież ja użyję teraz wilczego płaszcza. Myślę, że trzeba będzie w końcu zakończyć też odcinek. O! Miałem, że to te dzikusy wielkie. A, mam pistolet.
There is Franklin. Those are the savages. Attack! I'll take the blue coat. You stop Franklin. Co się dzieje? Tyrolka. Dobra, ja na tym kończę odcinek. Cześć.